kolejną, ostatnią już wizytą udaliśmy się do Szczecina na ulicę Płocką. Mamy nadzieję, iż w tej hodowli otrzymamy pełną odpowiedź na nasze podstawowe pytanie, jakie towarzyszy nam przez cały film. Nie bez przyczyny nasz rozmówca nazwał swój sklep Metoda. Wierzymy, że zdradzi nam swoją metodę na osiągnięcie wspaniałych wyników w lotach. Gościmy dzisiaj u wielkiego mistrza, a mianowicie u Tadeusza Kapturskiego. Tak jak wszyscy odwiedzeni do tej pory przez nas hodowcy, również i pan Tadeusz jest posiadaczem wspaniałych gołębników. Jednak nie ich wygląd zewnętrzny był przyczyną naszych odwiedzin. Na początku naszej wizyty pragniemy dowiedzieć się, jaką metodą lotuje nasz rozmówca. Czas, czyli do roku ubiegłego lotowałem metodą gniazdową, tylko i wyłącznie. To znaczy w ostatnich latach, od 2000 roku, to była taka specyficzna gniazdówka, ponieważ gołębie nie wychowywały żadnego potomstwa. One cały czas siedziały na sztucznych jajkach. One tylko miały pierwszy lęk po jednym mutku. Resztę czasu spędzały w gnieździe, ale tylko i wyłącznie na sztucznych jajkach. Były takie gołębie, gdzie siedziały drugą rundę. W końcu, jak widzę, że schodzą, zniosły następne jajka. Znów dostały sztuczne, także do zakończenia sezonu lotowego nie wychowywały żadnego potomstwa. W tym roku lotuję metodą totalnego wdowieństwa. I jest od razu efekt. Może niektórzy mówią, że mniej pracy. Ja uważam, że jest więcej troszeczkę pracy, bo jednak praktycznie z zegarkiem w ręce wszystko wykonuję. W mojej metodzie lotowania, czyli w metodzie totalnego wdowieństwa, gołębie widzą się tylko i wyłącznie w dniu koszowania. Czyli tak jak wcześniej wspomniałem, po podaniu pokarmu, napojów, jak widzę, że już wszystko jest zjedzone, samiczki są wpuszczane do samczyków i tam przebywają. Oczywiście wcześniej u samczyków wkładam miski, otwieram cele, które były wcześniej zamknięte. Samiczki są wpuszczane do samczyków i tam przebywają około pół godziny. Czasami godzinę, no, w zależności od którego gołębnika zacznę. Bo mam tych gołębników dwa, ale przeważnie około pół godziny przebywają razem. Po tym czasie są zabierane samczyki i samiczki do kosza. Te, które nie idą na lot, też są usuwane z gołębnika. W gołębniku w trakcie trwania lotu nie zostaje żaden gołąb. Wszystkie są przenoszone do garażu, gdzie mam specjalne kosze na siatkach i tam te gołębie przebywają również oddzielnie, aż do przylotu gołębi z lotu. Gołębie, które wracają z lotu, nie są odbierane tak, w prasie podają, jak inni hodowcy sugerują, że należy tam, powiedzmy, po 10, po 15 minutach odbierać samiczki i rozdzielać. U mnie gołębie zawsze przebywają do wieczora. Może to jest powodowane moim wygodnictwem, bo wieczorem już o zmierzchu, wiadomo, gołębie łatwiej i łapać, nie ścigam ich po gołębniku, a często bywa tak, że po prostu uciekają. Dlatego też idę sobie spokojnie wieczorem, odbieram samiczki, sprzątam miski, zamykam cele i od tego momentu jest przywrócony porządek w gołębniku. Dzisiaj oczekujemy na przylot gołębi z Paryża. Zanim jednak to nastąpi, towarzyszymy naszemu mistrzowi w rutynowych czynnościach, jakie są wykonywane w dniu przylotu gołębi z lotu. Karma zostaje przygotowana wedle sprawdzonej receptury, o której opowiemy w dalszej części filmu. Równie bardzo istotnym czynnikiem jest woda i prawidłowe zadbanie o pojniki. W tej hodowli nie brak jest pojników, są używane na zmianę. Pan Tadeusz wie, iż drobiazgi decydują o sukcesie i z całą pieczołowitością dba, by wszystkie prace były wykonywane perfekcyjnie.
Gołębnik lotników świeci na razie pustkami, ale mamy nadzieję, iż w niedługim czasie zapełnią go zawodnicy pana Tadeusza. Często słyszy się, że jeden czy drugi zakupił gdzieś tam u kogoś młode gołębie, dał do kosza, wszystko zginęło. To wcale nie znaczy o tym, że to były złe gołębie. Można powiedzieć, to świadczy o hodowcy. Bo albo wie, co daje do kosza, albo po prostu tych gołębi nie przygotował. Są gołębie różnego typu. Są gołębie, które się nadają jako młode do lotu. Są gołębie, które potrzebują tej adaptacji, aklimatyzacji. Są gołębie, które, tak jak moje, które po prostu idą z każdego gołębnika. Na co są dowody już w wielu rejonach Polski. Ja nigdy nie zwracałem uwagi na oko, na budowa, muszą, wiadomo, nie mogą gołębie partner od partnerki, nie może odbiegać pokrojem. Natomiast nigdy nie zwracałem na oko, na wyniki. Ja łączę gołębie w ten sposób, rodowód z rodowodem. Na to mam całą zimę. Siedzę, analizuję ten rodowód do tego rodowodu. Może robię błąd, ale to u mnie zdaje egzamin. To u mnie zdaje egzamin i może dlatego, że to jest praktycznie jedna rodzina, mogę sobie na to pozwolić. Potomstwo naprawdę jest bardzo dobre, tak jak tutaj widać. Szczepienia przeprowadzam, wszystkie szczepienia przeprowadzam sam osobiście. Czyli gołębie są zaszczepione mykosalmowirem od wielu lat. Jak tylko mykosalmowir wszedł do obrotu, szczepię zawsze młode gołębie mykosalmowirem. Kolejny typowy przedstawiciel rodu Gerstenberga zostaje zaprezentowany przez naszego mistrza. Gołąb z roku 1999 wydał na świat kilka naprawdę wybitnych lotników, które sprawdziły się już w lotach u niejednego hodowcy. Po tak wspaniałej prezentacji prosimy pana Tadeusza o przekazanie nam swojej metody żywienia w czasie lotów. Czyli zaczynając od powrotu gołębi z lotu. Gołębie wracając z lotu są zaopatrzone już w gołębniku w elektrolit, czyli woda jest wcześniej przygotowana z belgasolem, z mumem, z awiparmem, z elektrolitem. I do tego wszystkiego dodany jest pomapel, czyli ocet jabłkowy. To wszystko razem jest zmieszane i ten napój mają w gołębniku aż do wieczora. Natomiast karma jest tak zwana faza 3 owigora, która jest wcześniej nasączona. Oksygen plus zmieszany z baksygenem. Do tego dodane jest BS, jedna paczka na 1,5 kg karmy. To razem wszystko jest zmieszane z karmą. Karma z chwilą wyschnięcia już, gdzie wchłonie w ziarno te produkty. Dodany jest twister, czyli olej. I na ten olej idzie kreatyna. To wszystko razem jest zmieszane, podane gołębiom. Ten pokarm gołębie mają do wieczora. Ten pokarm jest uzupełniany jeszcze raz, dwukrotnie, po to, że gołębie, które wracają później, żeby miały równe szanse w jedzeniu, bo wiadomo, te, które już przyszły wcześniej, zjedzą to, co lepsze, natomiast gorsze zostanie. Więc sprzątam z karmików pozostałości, gdzieś 2 godziny od przylotu pierwszego gołębia, uzupełniam karmik, tak żeby reszta gołębi, które się ewentualnie spóźnią, otrzymały równie dobry pokarm. Teraz wróćmy do poniedziałku.
poniedziałek gołębie, oczywiście w niedzielę wieczorem już gołębie mają zabrany pokarm, ten, który został. Także w gołębniku nie ma żadnego pokarmu. W poniedziałek rano tylko i wyłącznie 20 gram na gołębia. Ten pokarm jest, ponieważ miałem trudności z treningiem, bo były zbyt głodne, żeby trenować, ten pokarm dzielę na 4. Czyli 1/4 dostają przed oblotem, po oblocie następną część i tak dalej. Wieczorem to samo. Pokarm jest przygotowany w sposób następujący. Czyli idzie oksygen plus, idzie baksigen, razem to jest wszystko zmieszane. Z chwilą, gdy karma wyschnie, jest podany Reiseform. Zawsze mi się to myli, więc muszę zobaczyć. Tak jest. Jest podany Reiseform.